Cześć kochani, Kapitan Freak po raz kolejny melduje się na stanowisku, tym razem przy grze Faster Than Light. Zapowiadałem wam tą grę już od jakiegoś czasu na moim kanale, jednak nie było okazji do tej pory, żeby ją nagrać. Teraz postaram się nadrobić te zaległości. Ogólnie, czym jest Faster Than Light? Najprościej to chyba byłoby określić jako symulator statku kosmicznego, gdzie wcielamy się w kapitana i musimy przeprowadzić nasz statek przez całą galaktykę. I powiem wam, kochani, tak, gra naprawdę wciąga, mimo grafiki takiej, jaką ma. Mamy tutaj kilka statków do wyboru. Na początku zaczynamy z Kestrel Crusade. A jest z tym statkiem sporo gameplay, więc czekałem do nagrania materiału, aż odblokuję pierwszy inny statek, żeby pokazać coś innego po prostu. I odblokowałem Engi Crusader. Kurnie, Engi Cruiser. I on troszeczkę się tutaj, prawda, różni. Oczywiście tak wygląda nasz statek z góry, tak wygląda w środku. Mamy tutaj różne pokoje. Każdy pokój spełnia inne działania. Mamy przykładowo tutaj, mamy pilota, który steruje naszym statkiem, tutaj manewruje, starając się unikać pocisków przeciwników. Mamy stację medyczną, która leczy naszych żołnierzy. Tutaj wiadomo, mamy naszą broń, z tego pomieszczenia się dowodzi naszą stroną ofensywną, naszymi działkami energetycznymi. Tutaj stacja tlenu, stacja dronów, tarcze, silniki, stacja pozwalająca kontrolować drzwi oraz sensory. I ogólnie powiem tak, zaczynamy tak samo jak w czasie gry Kestrelem, z trzema członkami załogi. Tym razem jednak mamy tylko jednego człowieka i dwóch ludzi, a właściwie Engi. Oczywiście troszeczkę ich skustomizujemy. Na początku weźmy Martina. Czy możemy go jakoś zmienić? Nazwijmy go jakoś inaczej. Nazwijmy go... A niech będzie Rico. Niech Rico się ucieszy. Mamy także tutaj naszych... A, musimy zaakceptować, okej. A właśnie, Engi, w przeciwieństwie do ludzi, mają taką specjalną, fajną zdolność rasową, że szybkość napraw jest u nich poprawiona, ale za to obrażenia w czasie walki są zmniejszone o połowę. Czyli ogólnie lepiej, żeby oni byli gdzie indziej, a pilot, żeby nie walczył. Znaczy... Nie, zrobimy tak. Jeden Engi będzie pilotem, drugi będzie siedział przy tarczach. Oto drugiego Engiego nazwijmy... A co tam, jak kiedy już imionami youtuberów, to ich będzie Royo w myśli Deli, tarczy szmat, tarcza szmato. Royo będzie odpowiedzialny za system tarcz u nas. Zaakceptujmy. Tarcze. No i musi być jakiś jeszcze pilot. A to niech będzie Lana, moja koleżanka, którą serdecznie przy okazji pozdrawiam. Jak dzisiaj się mówi, że kobiety do kuchni, no to będą, a to w przyszłości będą kobiety do sterów. I dobrze, mamy tym sposobem już jako mniej więcej nasz team tutaj ogarnięty. I zaczynamy naszą grę z działkiem jonowym, które po trafieniu w jakiś właśnie podzespół statku unieszkodliwia go na chwilę. Jest to tyle przydatne, ponieważ normalnie musimy dany podzespół zniszczyć, żeby on przestał działać, a tu wystarczy jeden strzał, żeby na chwilę wyłączyć go z gry. Oraz mamy jedną dronę ofensywną, która będzie poza naszym działkiem jonowym atakowała jednostki wroga. Statek Engi ma jeszcze to jedną fajną rzecz, że ma medycznego boosta, który sprawia, że bez względu na to, gdzie są członkowie naszej załogi, tak długo jak jednostka medyczna jest sprawna, są oni leczeni na całym statku. To jest się bardzo przydaje w czasie abordaży. Naprawdę nie wiecie, ile razy ta zdolność mi uratowała 4 litery. Dobrze, zacznijmy grę.
Od razu mówię, nie mam pojęcia, ile ten gameplay będzie trwał. Nie będę go dzielił też na części. Jeśli wyjdzie, że trwa 5 minut, trudno będzie 5 minut. Jeśli wyjdzie, że trwa godzinę, to będzie godzina albo i więcej, jeśli będzie potrzeba. Ogólnie chodzi o to, żeby pokazać podróż od początku do końca. I odnośnie ewentualnej serii, nie wiem, czy ona będzie. Możliwe, że coś jeszcze nagram z gry Faster Than Light, ale dopiero kiedy odblokuję inny statek, żeby nie pokazywać wam dwa razy tego samego, bo to chyba nie o to chodzi. I teraz mam te informacje, że informacje, które przewozimy, są ważne dla floty Federacji. Będziemy potrzebowali zapasów, żeby pokonać w czasie tej podróży, więc musimy być pewni, żeby eksplorować każdy sektor zanim ruszymy do następnego. Ale musimy to zrobić wystarczająco szybko, zanim flota rebeliantów nas nie dogoniła. I tu wskazówka, ukryte wybory. Aha, że kiedy widzimy, a to ja tego nie będę już tłumaczył, to wam wytłumaczę w trakcie, jeśli będziemy coś takiego mieli. I teraz tak, gdzie jest Rico? No, że Rico idzie kalibrować działa, if you know what I mean. Boże, Rico mnie zabije potem. Vlana zostaje na sterach, a Royo, jak mówiłem, w myśl idei, tarcza szmato, idzie napilnować naszych osłon. Na razie, które są na razie bardzo słabe. Dobrze, przekierujmy trochę energii na nasze działko jonowe. Na razie drony nie będziemy włączali i skaczemy. I musimy tutaj dotrzeć do tego miejsca, żeby przeskoczyć do kolejnego sektora. Na razie jesteśmy w sektorze cywilnym. Może pójdźmy dołem. Rozpoznajemy statek jako łowców niewolników. I tak, w grze mamy walutę Scrap, w tej chwili mam ich 10. Za tą walutę kupujemy nową broń, ulepszamy statek, naprawiamy go, robimy praktycznie wszystko, co tylko się da. I gdybyśmy mieli 48 Scrapów, trochę jako części można by przetłumaczyć, moglibyśmy od nich odkupić niewolnika. A tak mamy dwie inne opcje. Możemy zaatakować te gnidy, tak to chyba można by przetłumaczyć, albo zignorować go i uciec dalej. Oczywiście zaatakujemy, jak Federacja, to pełną parą. Zresztą, że to jest jedyny moment w grze, kiedy jesteśmy jeszcze sprawni, mamy pełną moc bojową i obronną, więc... A może jakąś nagrodę dostaniemy, jeśli go zniszczymy, więc atakujemy go. I w tym momencie nawiązuje się faza walki. Ja tu spauzowałem grę na chwilę. I teraz spójrzcie, tutaj po lewej stronie mamy dostępną energię i musimy ją porozdzielać na odpowiednie podzespoły. W tej chwili ja przekierowuję te dwa ostatnie paski energii, żeby aktywować dronę bojową, która będzie atakowała ten statek. O, tutaj drona się już pojawiła, ale w związku z tym nie mogę wystarczająco dużo energii przekierować na silniki. W związku z tym mój wskaźnik evade wynosi tylko 10%. Gdybym to przekierował, to prawdopodobnie ten wskaźnik byłby niewiele wyższy jeszcze. I nasze działko jonowe, zaraz zobaczycie, jak ono działa. Myślę, że najlepiej będzie, biorąc pod uwagę, że mają tylko jedną tarczę, uszkodzić im systemy uzbrojenia. Dobrze, zobaczmy, jak to będzie. Drona powinna się przejść przez tarczę. Na razie źle to idzie, A, dobrze, dobrze. Drona atakuje silniki. Wow, wow, wow. Wybuch, pożar. I teraz możemy to... teraz zrobimy to troszeczkę w inny sposób. Mianowicie, Royo, chodź tutaj. Nie, Royo, wiesz co? Pomożesz przy silnikach na ten czas. A my tutaj Nie, te drzwi zamkniemy. Otworzymy tutaj drzwi. W ten sposób. I w tej chwili zaczyna się dekompresja. Powietrze zacznie uciekać z tych pomieszczeń. I ogień mimochodem powinien zgasnąć. Jednak przez dosyć sporą chwilę będziemy bez broni. Potem ten system obrony trzeba będzie naprawić jeszcze, ale to inna zupełnie jest historia. Co jest? Niech ten ogień gaśnie. Dobra, Royo, idź naprawiać stację tlenu. Ogólnie źle to wygląda. Dobrze, tutaj się już zaczęło zamykać. Ogień zgasł. Możemy to zamknąć.
jak Royo naprawi stację tlenu, bo tlen już zaczął nam spadać do 70%, nam już spadł. Jeśli spadnie do zera, zaczniemy ginąć. Oho, nie możemy unikać, źle to wygląda. No musimy, nie możemy teraz unikać, musimy to naprawić jednak szybciej troszeczkę. Miejmy nadzieję, że drona może coś działa. Royo, pilnuj tarcz, pilnuj tarcz! Tarcze padły, tarcze padły! Może jeden punkt silnika działa, a drugiego na razie Royo... Riko, nie musisz naprawiać, biegnij tutaj szybko do naszych dział, musisz naprawić działa. System drzwi padł, nie będzie. Jeśli teraz wybuchłby pożar, nie mogłbym zrobić tego samego manewru po raz drugi. Może teraz trzeba się modlić, że tarcze wytrzymają. Do tego czasu, aż Riko zdąży naprawić działa jonowe. Dalej, chłopie, dasz radę! Tarcza, tarcza! Dobrze, jest tarcza, jest tarcza. Jeszcze tutaj jeden tylko pasek został i będziemy mogli przekierować moc. Może przekierowujemy moc na działa jonowe i atakujemy system zbroi. Włączamy autofire. Tarcze padły, tarcze padły! Oby system, tak, system zbroi, czy system ten został, broń została mi zdezaktywowana. Nie jest zniszczona, ale działko jonowe powoduje spięcia w tej elektronice i dopóki to się świeci na niebiesko, nie mogą nas atakować. Dobrze, Royo naprawił tarczę. Ale drona została zniszczona. Dobrze, Royo, musisz naprawić dronę, ponieważ z samym działkiem jonowym tego nie wygramy. Niestety. Ono, jak Riko tutaj nie ma, tym to ten pasek działka jonowego ładuje się dużo wolniej niż powinien, ale jest i tak możliwość jako takiego ciągłego ataku. Dobrze, możemy potem naprawię to. Na razie biegnij Riko do dział. I tutaj zostali oni troszeczkę uszkodzeni, pojawia się informacja, poddajemy się, zabierzcie jednego z naszych niewolników jako ofert, jako... O, jako ten po prostu. Możemy wziąć na ten pokład. I oni są tutaj szczerzy, że jeśli zniszczycie statek, niewolnicy i tak wszyscy umrą, a tak puśćcie nas wolno, damy wam jednego chłopca. Okej, nie jest to zbyt uczciwe, ale serio potrzebuję kogoś, bo mam zbyt małą załogę, więc się na to zgodzę. I kogo dostaliśmy? Człowieka, Klejca. To Klejc, chodź tutaj naprawić stację dronów. Stację dronów. Riko, ty w międzyczasie chodź tu naprawić drzwi. I jak on naprawi tą stację dronów na maksa, to postawię go przy silnikach. Dobrze, Royo naprawił tarczę. Klejc. No już tutaj nie mogę zmieniać. Tutaj widzimy, że wskaźniki naszych postaci rosną. Riko już troszeczkę zna się dosyć dobrze na naprawie. Troszeczkę te działa skalibrował. Rana pilotować nie potrafi nichu. A Riko dosyć dobrze... Royo dosyć dobrze radzi sobie z tarczami. Więc dobrze, i teraz możemy iść dalej do innego sektora. Ja spróbuję tutaj po takiej niższej stronie pójść dołem, a potem odbić w górę, żeby jak największy obszar zwiedzić. Oho, jesteśmy przy słońcu, to może być źle się skończyć. Znajdujemy się niebezpiecznie blisko umierającej gwiazdy i ona co jakiś czas będzie wydawała fale słoneczne, które będą nas ranić po prostu. Ale mamy za to automatyczny statek rebeliantów. Już troszeczkę uszkodzony. Dobrze, widzę, że on nie ma systemów tarcz, więc po prostu będziemy z nim walczyć. Aktywujemy dronę bojową. Zwróćcie uwagę, że za każdym razem jak aktywuję dronę, tutaj pasek dron spada. Jak on się skończy na zero, nie będę już mógł tego robić. Myślę, żeby system broni im zdezaktywować. Dobrze, już nie mogło do nas strzelać. A tak mi się przynajmniej zdawało. Oho, zbliża się fala słoneczna. Dobrze, szybko się rozprawiliśmy z tym statkiem rebelianckim i dostaliśmy jedną jednostkę paliwa, dwie rakiety i 16 skrapsów. Okej. Powinniśmy móc od razu... jednostka tlenu.
W ten sposób będzie dużo bezpieczniej ją oczyścić. Tlen nam spada ciągle. O Boże, co tu się dzieje? Jednostka medyczna też. Dobrze, ja normalnie bym tam został, ale tam jest ta burza słoneczna i ja się po prostu boję, że wiecie. O! Zauważamy ciężko zniszczoną cywilną stację. Otrzymujemy wiadomość. Zostaliśmy uderzeni ciężko przez tą wojnę. Potrzebujemy więcej partii dronów, żeby przyspieszyć nasze naprawy. Kupimy trochę, jeśli masz... tak dalej. No i teraz jest ciężki wybór. Mogę, myślę, im sprzedać 3 drony za 12 skrapsów. Niech będzie. W międzyczasie muszę zamknąć te śluzy. I Kleins, odsyłam cię do naprawy statku. O! Robi się tu niebezpiecznie. Będziemy musieli chwilę poczekać. Aż ten ogień tutaj wyparuje. To jest statki... Ohoho. Klein zaraz mi padnie. Przykro mi, Royo, będziesz musiał skończyć, bo tlen już tylko na 30%. Może tu możemy to zamknąć. Te drzwi, wszystkie. I odsyłamy po kolei tutaj panów do naprawy stacji medycznej. 25% tlenu. Jeszcze chwila. Dobrze, tlen został naprawiony, zaczyna rosnąć. I teraz, ale jeszcze nam życie spada. Nie, już stacja medyczna została naprawiona i dzięki temu zdrowie się automatycznie regeneruje. Mimo, że z tlenem nie jest najlepiej. Dobra, Vlana, jedziesz tutaj. Rico do dział, kalibrować. W ogóle zwróćmy uwagę, tak, troszeczkę ulepszę statek. Mianowicie zainwestuję w jednostkę energii. Po to, żeby dać pełną moc w silniki. I dzięki temu z 15% szansa na unik skoczyła nam na 20%. A po naprawie stacji tlenu już nam tutaj 66% wybiło, więc jest dobrze. I tutaj mamy sklep. Ale ja nie będę szedł do sklepu, ponieważ mam za mało skrapu, żeby cokolwiek kupić. Więc pójdziemy do niezbadanej lokacji, zobaczymy, co uda nam się osiągnąć. Automatyczny statek rebeliantów. Zaatakujemy go, znaczy spróbujemy go zaatakować, ponieważ może nam kilka ciekawych rzeczy zaoferować, znaczy możemy zdobyć z jego wraku, bo tak to byśmy go ominęli i po prostu poszli dalej. Dobra, aktywujemy dronę bojową. Działko jonowe skierowane na system zbrojeniowy, wykonać rozkaz. Tak jest, kapitanie Friku! Powiedziała powiedziała zadowolona z rozkazu załoga. Dobrze nam idzie. System zbrojeń został częściowo zniszczony. Tutaj miejsce pilota zostało już zniszczone, tak samo jak silniki, więc zdolność do uników spadła do zera. Tak, to już tylko jest kwestia czasu. Dobrze, że zdecydowaliśmy się nawiązać walkę. I dostaliśmy 7 jednostek tego złomu. Możemy skoczyć teraz szybko dalej. Już tutaj rebelianci nam depczą po piętach. Tutaj mogą nas wykryć. Musimy skoczyć teraz jak najdalej niestety. Jednostki dronów mi się zaczynają kończyć. A to jest pusta przestrzeń. I teraz kurczę, gdziekolwiek bym nie skoczył, jest szansa, że mnie wykryją. Więc... równie dobrze pójdę tam, gdzie jest ten distress. Tam, gdzie pojawia się to właśnie distress, to są takie mini questy, które możemy rozwiązać, które są odbierane chyba losowo. Przybyłeś do pasa asteroid, gdzie odkryłeś automatyczną jednostkę zwiadowczą rebeliantów, która tutaj stacjonowała. Przygotuj się do walki. To jest o tyle niebezpiecznie, że te asteroidy również mogą nas ranić i niszczyć nasze tarcze. Trzeba być tu bardzo ostrożnym. Aha, właśnie o tym mówiłem. Tarcze zostały szybko zjedzone. Oni mają w ogóle też... O! Asteroidy zniszczyły im dronę. Jak smutno. Bo w tej chwili ten niebezpieczny teren okazał się korzystny dla nas. I całe szczęście. Dobrze, jedno... działa mają zjonowane.
System tarcz lekko uszkodzony, jednostka dronów zniszczona praktycznie, a jest to statek automatyczny, bezzałogowy, więc nie mogło się naprawiać. Dobrze, jedna jednostka paliwa, dwa rakiety, muszę kupić jakąś broń na rakiety w najbliższym sklepie, oraz 12 skrapów. I teraz musi się system nadświetlny załadować, zanim będę mógł skoczyć, bo teraz droidy mogą jeszcze mi zaszkodzić. Dobrze, skaczemy. Mógłbym tu iść naokoło, ale nie mam czasu, bo rebelianci zaczynają nas gonić, więc skoczymy do obszaru Nebuli. O Boże, nie lubię tych obszarów, one są dziwne. Zawsze coś się w nich dzieje, nie takie. Jeszcze nie trafiło mi się taki przypadek, żeby w sferze Nebuli wszystko działało tak jak należy. Bez aktywnych sensorów nie ma żadnej opcji niż patrzeć przez okna w przestrzeń. Jest dziwnie cicho. No i tutaj sensory mi padły po prostu. Widzicie też, że nie widzę, co się dzieje tutaj w pomieszczeniach, w których nie ma mojej załogi. Dobrze, jeszcze tutaj mam troszeczkę czasu, więc pójdę tutaj. Postaram się zostać w tym sektorze jak najdłużej po prostu. O! Statek, witam cię! Dobry kapitanie! Wygląda na to, że masz trochę problemów z rebeliantami. Chciałbym ci pomóc, ale nie mogę sobie pozwolić na... Aha, czyli krótko mówiąc, zaoferuje mi, że w zamian za moje części złomu coś dla mnie zrobi. I to mam cztery opcje do wyboru. Mogę go zatrudnić, żeby opóźnił działania rebeliantów, żeby oni lecieli w moją stronę wolniej. Zatrudnić ich jako zwiadowców, żeby zbadali sektor, walczyć z nimi albo nic z nimi nie robić. W tej chwili troszeczkę zachowam się chamsko i ich zaatakuję, ponieważ widzę, że mają tylko jedną jednostkę tarczy. A po prostu bardzo potrzebuję skrapu, żeby rozwinąć, rozbudować własny statek, więc wybaczcie panowie, ale załoga, przygotować się do walki! Najemnicy są gorsi niż rebelianci. Ich jedynym punktem honoru... Jedynym honorowym wyjściem jest nawiązanie z nimi bitwy. Oczywiście, że tak przecież tym się kierowałem, podejmując tą decyzję. Może aktywacja drony bojowej? Może tylko 7 zostało. I oczywiście, tak jak zwykle, system uzbrojenia, żeby nas za bardzo nie poturbowali. Niektórzy powiedzą, że z dział jonowych najlepiej na początku unieszkodliwiać tarczę. No ale to jest kwestia jakiejś, prawda, taktyki. Dobrze, tarcza została zdjęta. Rojo, dajesz? Dobrze. Drona zaczęła uszkadzać. Aha. Lekko naruszony system powietrza. Zniszczone silniki. Zjonowana broń. Teraz nam wysyłają wiadomość. W porządku, wygrałeś. Trochę naszego sprzętu został nas w spokoju. Okej, mi się to podoba. 3 jednostki paliwa, 1 drona, 10 złomu. Jesteśmy bogaci, dobrze, mamy jeszcze paliwo na 13 skoków. Tu jest wyjście, więc chodźmy jeszcze do tego jednego sektora Nebuli. Zobaczymy, co tam nas czeka. Tak samo co wcześniej, nic konstruktywnego, patrzymy się w okno. Teraz są już trochę blisko, już nie zdążę zbadać tych północnych części, więc po prostu skaczemy do kolejnego sektoru. I w tej chwili mamy wybór właśnie. Możemy iść do sektora Engi, albo do sektora cywilnego. Pójdźmy może do cywilnego. A i tutaj właśnie widzimy, możemy mniej więcej zaplanować, jak pójdzie nasza droga. Jeśli teraz pójdziemy do Engi, podam ten tutaj sektor Nebula stanie się dla nas już nieosiągalny, ale jednak wolę ten sektor cywilny, więc idziemy dołem. Witaj w nowym sektorze. Przeskoczyłem? Dobrze, przeskoczyłem, jestem w kolejnym sektorze. I teraz dobrze, będziemy kierować się na początku, myślę tak, dołem, potem tutaj w górę, a jak będą nas gonić, to pójdziemy po prostu po przekątnej. Zostało mi tylko 9 jednostek paliwa. O Boże, jakiś dziwny region.
Znalazłeś się po środku plazmowej burzy. Nie wiem, jak to przetłumaczyć, przepraszam was. Mimo ciężkich warunków, statek rebeliantów zdaje się czekać na ciebie. Czyli co, oczywiście walczymy, nie zdołamy uciec, dopóki nie system nadświetny się nie załaduje ponownie, więc na razie aktywujemy dronę. Nie mam mocy. Tak, oczywiście, Nebula tutaj... O Boże, nie mam mocy, co ja mam zrobić? O Boże. Pauza. Mam jedną jednostkę. Mam wyłączone tarcze. Nie, tarcze muszą być włączone nawet jeśli silnik padnie, więc włączam silnik. Włączam tarczę. I miejmy nadzieję, że się uda. Albo wiecie co? Nie, miejmy nadzieję, że się uda. Tutaj jeśli wygramy, to tylko fartem. Nawet jeśli chciałbym przekierować trochę mocy na drony, nie jestem w stanie tego zrobić, ponieważ jedyne z czego mogę tak na dobrą sprawę odjąć mocy, to jednostka powietrza. No, ale jeśli to zrobię, będę miał tylko jeden punkt, a nie chcę, nie odważę się walczyć bez tarczy w takich warunkach. Ale tak troszeczkę ta walka zajmie, ponieważ powolutku oni będą tracili po jednym punkcie życia od tego działka jonowego. Ale nic z tym nie poradzę, niestety nie mam na to wpływu. Walka jest, toczy się w iście ekstremalnych warunkach. Pocieszam się tym, że na dobrą sprawę oni raczej też nas nie poatakują. Chociaż mógłbym może się pokusić na to. Że na razie nie mogą w nas wystrzelić, więc wyłączę tarczę. Przekieruję to moc na drony. I wyłączę jednostkę tlenu i przekieruję jeden punkt na silniki, żeby mieć 5% na uniki. Powietrze zacznie nam spadać, ale miejmy nadzieję, że to wystarczy. Boże, nie strzelajcie, proszę was, nie strzelajcie. Dostaliśmy! Jednostka medyczna, szybko. Niech tutaj nasz Klejc się leczy. Ponieważ dziura w kadłubie powoduje, że powietrze ucieka z tego, ucieka z pomieszczenia, więc by się dusił chłopak. Aha, statek wroga zaczyna ładować system nadświetlny, będzie chciał uciec po moim, kurcze, kuźwa, trupie. Działko jonowe w silniki! Tak jest, kapitanie! Dobrze, już nie uciekną! Ło! Wiesz co, Rojo, ty mu pomóż Kleincowi, a Kleinc wypadł stamtąd, bo się udusisz. Dobrze, teraz musimy... Dobrze, udało się to z nich zniszczyć. Więc teraz panowie na swoje miejsca. Kto mi umiera? Kleinc. Rojo. Tak, w tym pomieszczeniu nie ma tlenu, wiem o tym. A! Bo tylko 33% tlenu mi zostało. Dobra, ulepszę statek, dam jeszcze troszeczkę tego powerbara. Właśnie dwa powerbary, żeby mieć wszystko na maksa po prostu. Zanim skoczę, poczekam, aż panowie się uleczą. Poziom tlenu na statku wzrósł do 40%. Powinni już przeżyć. Dobrze, skaczemy w nas świetlną na południe sektora. Dobra, możemy troszeczkę się... dolatujemy do małej stacji naprawiającej dronów. Za troszeczkę... Nie wiemy, kim jesteś, ale mamy to gdzieś. Masz jednak prawo dokonać kilku napraw. Oczywiście oczywiście odpłatnie. I za 10 skrapów zreperujemy tutaj 5 jednostek pancerza. Wydaje to się być dobrym układem. Mamy teraz już pełną moc, więc przekieruję moc na tarczę. I mamy...
raz, dwa, trzy, pięć punktów w zapasie, o ile nie znajdziemy się znowu w jakimś punkcie Nebuli, który nam zabierze energię, powinno to na jakiś czas wystarczyć. Będę mógł się skupić na innych ulepszeniach. Aha, że kiedy wychodzimy z nadświetlnej, rakieta przelatuje tuż przed nami. Nasze skany wykrywają szybko statek piratów ścigający nieznany obiekt, nieznany statek. Piraci nadają sygnał. A niech to! Nie oczekiwaliśmy towarzystwa! Trzymaj się z daleka, a może coś dostaniesz. I teraz mamy tutaj dwie opcje do wyboru. Możemy zaakceptować ich ofertę i dostaniemy dwa punkty paliwa, jedną część dronów i scrap 12. Albo ich zaatakować i być bohaterem. Ku chwale Federacji, nie będziemy tolerować piractwa! Załoga! Cała naprzód, atakujemy te pirackie sierwa! Dobrze, przekierowują na nas broń. Silniki pełna moc, działo jonowe, skierować na działa przeciwnika, włączyć drony bojowe, cała naprzód załoga. Ten odcinek trwa już 30 minut, ale jak mówiłem, będę nagrywał go tak, nie będę go dzielił na partie, zobaczymy dokąd ta przygoda w tym kosmicznym świecie nas zaniesie. Nie są w stanie w ogóle zareagować. Nasze działa jonowe dezaktywują ich działa, a dron załatwia resztę sprawy. O, i nadali wiadomość. Dobrze, nasza poprzednia oferta nie była widać dość hojna, więc może ją poprawmy. I teraz dostaniemy 3 jednostki paliwa, 5 rakiet, 13 skrapów. Nie, niszczymy, może dostaniemy coś więcej ze złomu. No, jeszcze troszeczkę. Nic nie są w stanie zrobić, kocham te działka jonowe. Są po prostu w stanie tak udupić przeciwnika, że głowa mała. Tutaj w międzyczasie, jak zwrócicie uwagę, poziom obsługi niektórych podzespołów naszej załogi rośnie. I tak przykładowo Royo już jest lepszy, jeśli chodzi o obsługę tarcz. Lana troszeczkę uczy się pilotażu, a Riko już jest prawie że ekspertem, jeśli chodzi o kalibrację dział. Dobrze, skaczemy dalej. O, mamy 20 jednostek z tego sklepu, więc może coś w sklepie uda nam się kupić. Co tu możemy? I możemy przykładowo wykupić system teleportacji, który pozwoli dokonywać abordażu, albo kamuflaż, który sprawi, że statek będzie niewidzialny dla wroga. Niestety nie stać mnie na to w chwili obecnej. Na żadne ulepszenie też mnie nie stać, więc na razie tak. Ulepszmy statek na maksa. Kupmy może dwie jednostki paliwa. A, zapędziłem się, nie stać mnie na drona. Teraz będziemy mieli dzisiaj jednostek paliwa. Wydaliśmy wszystko, co mieliśmy. I skaczemy. Kurczę, już tutaj mnie gonią, więc boję iść się południem. Będziemy musieli skoczyć w ten sektor i odbić na północ. Może znowu do Nebuli. Co tym razem będzie? O! Ciężko zrozumieć dlaczego, ale wygląda na to, że ta część kosmosu jest sektorem turystycznym. Jedna ze stacji oferuje nam wymianę. 3 rakiety za 3 partie dronów. Bardzo chętnie, i tak tych rakiet na razie nie używam. Skaczemy szybko dalej. O, tu mamy malutki quest. Ktoś wzywa pomocy. Sprawdźmy, co tam się dzieje. Wygląda na to, że sygnał SOS pochodzi z powierzchni na pobliskiego księżyca. Nasze sensory wykrywają jakąś formę życia. Okej, wyślijmy załogę, sprawdźmy, co tam się stanie. Znajdujemy człowieka żyjącego w jaskini. Sądząc po rozbitym statku, w którym mieszka, wygląda, jakby był tu wiele lat. Wygląda zdrowo, ale jego stan mentalny jest niepewny. I mamy dwie opcje. Możemy go zostawić, albo wziąć ze sobą, spróbować mu pomóc.
No cóż, ja mam nadzieję, że może uda się zdobyć kolejnego członka załogi, więc go weźmiemy. Jego stan zdaje się poprawiać po powrocie na statek. Może to zająć chwilę, zanim w pełni dojdzie do siebie, ale do tego czasu wygląda na zadowolonego, że może służyć jako członek mojej załogi. Super! Charlie! I gdzie ja cię, Charlie, mogę wysłać, żebyś był przydatny? W sumie nigdzie cię nie mogę wysłać. Kleins. Kleins, ty będziesz służył nam do abordażów potem, więc na razie chodź tu. A Charlie będzie robił przy silnikach. O, w stacji tlenu, tak, jak coś się spieprzy, to będziesz na miejscu. Dobra, i skaczemy teraz dalej. Kolejny sektor. I znowu mamy tutaj opcję, że za dwie jednostki paliwa dostaniemy jedną partię dronów. Mamy mało paliwa, więc odrzucę tą ofertę. Skaczemy dalej, tym może troszeczkę bardziej na południe. Tutaj nic w zasięgu naszych skanerów nie zostało wykryte, więc możemy tylko ruszyć w dalszą drogę. Pójdziemy do tej lokacji, potem do sklepu i ze sklepu odbijemy do wyjścia z sektora. O! Resztki z jakiejś walki są porozrzucane po tym sektorze. Kilka kawałków kieruje się w stronę twojego statku. Po przeskanowaniu ich odkrywamy, że mogą posłużyć jako broń. Dostajemy 12 jednostek skrapu i drugie... O, i działko jonowe. Momencik, czy mogę ulepszyć stację zbroi? Nie potrzebuję 35 skrapów. Ale jak ona w ogóle działa? Equipment, Ion Blast. Aha, czyli to jest trochę gorsza wersja tego, co już mam. Ale zawsze to lepsze to niż nic. Dobrze, w tej chwili odbijemy do sklepu. I nic za bardzo tu nie mogę kupić. Znaczy, muszę kupić troszeczkę paliwa, żebyśmy się nie znaleźli nagle w sytuacji bez wyjścia. I skaczemy dalej w stronę... A jeszcze ten sektor zdążymy odwiedzić, zanim rebelianci nas dogonią. Zaraz po wyjściu z nadświetlnej leci w naszym kierunku niewielki statek krzyczący: pomóż nam, jesteśmy atakowani przez piratów. Oczywiście pomożemy cywilom, ale musimy za to walczyć ze statkiem pirackim. Więc załoga, aktywować dronę bojową, działko jonowe skierować w ich systemy obronne. Oni też mają działka jonowe. Tarcze, zjonowali mi tarcze. Mi zjonowali tarczę. Co za chamstwo. Ale u nich system tlenu padł, więc jeśli walka będzie się przedłużała, to dobre tyle, że się uduszą. Silniki padły, nie mogą unikać naszych ciosów. Działa są zjonowane. No już tylko to jest praktycznie czekanie na powoł. To jest już, to nie jest walka, to jest już powolna egzekucja. Ale się bronią do ostatniej chwili. Co im się chwali? Mogliby próbować uciekać, ale nie stoją otwarte. Znaczy, nie mogą próbować uciekać, bo mają rozwalone silniki, no ale... Rozumiecie, o czym mówię? Mogliby jakąś, nie wiem, ofertę wystosować. Zostaw nas w spokoju, a zamian damy ci 150 jednostek złomu. Zaakceptowałbym. W swojej hojności. Dobrze, już tylko jeden hapek mi został. Jeden punkt pancerza. Statek został zniszczony. I trochę nam się to opłaciło. 24 jednostki skrapu, trochę paliwa. Dobrze, i teraz możemy już wyskoczyć z tego sektora. Nawet musimy, bo rebelianci siedzą nam dosłownie na ogonie. Mały statek Engich stara się zrzucić statek Mantisów, modliszek. Zbliżamy się do nich, ale po krótkim skanowaniu statek modliszek, skanowaniu nas, statek modliszek zarządza odwrót i Engi w podzięce oferują nam skrap oraz schemat nowej drony. O, fajnie, nowa drona. O, i w końcu mogę zainwestować ten system zbrojeń, 35 punktów.
I co my tutaj mamy? Hull Repair. Aha, czyli troszeczkę będzie nas tutaj naprawiało. Dobrze, ale to muszę teraz zainwestować z kolei w system dronów, żebym mógł przekierować tam odpowiedniej ilości energii. I mamy do wyboru kolejne dwa sektory. Sektor kontrolowany przez modliszki, albo Nebula. Ja do Nebuli nie idę, one są tak upierdliwe, te sektory. Wolę już starcie z modliszkami. Tylko to jest o tyle ryzykowne, że one mają strasznie mobilne statki i mają skłonności do abordażu. I w związku z tym, jeśli teleportują nam się na statek, to prawdopodobnie całą załogę wybiją. Ale to jest ryzyko, jakie trzeba podjąć. O, tutaj od razu mamy jakiś questik, ale najpierw zbadajmy te niższe sektory, zanim tam pójdziemy. Dostrzegam mały statek rebeliantów w pobliżu. Wygląda na to, że są raczej jednostką transportową niż bitewną. Wydaje się, że nie chcą z nami walczyć. Zażądajmy ich poddania się, żeby nam oddali wszystko, co mają. Ku chwale Federacji. Ale nie chcą oddać po dobroci. I będą chcieli uciekać. I teraz, jako że rozwinąłem tutaj stację bojową, systemy bojowe, mogę przekierować troszeczkę więcej energii i aktywować jeszcze przy tym drony, jeszcze mi trochę zostanie. I drona atakuje automatycznie. I ja myślę, że silniejsze działko jonowe przekieruje. A tak kombinują. W system zbrojeń, a słabsze w silniku, będą chcieli uciekać. Oho! I zaczyna, i mamy abortaż. Dobra. Kleins, pomóż w lanie. Walana z sobą walczy. Jej rasa jest kiepska w walce. Dobrze, stacja medyczna cały czas nas leczy tą wlanę naszą i dzięki temu chyba tylko ona to przeżyje. Dobra, dobra. Jakieś osiągnięcie odblokowałem, nawet nie zwróciłem jakie, byłem nad czym innym skupiony. Mniejsza o większość, dobra. Teraz Kleins, szybko idź naprawiać system dronu. Nie to, żeby on był jakiś niezbędny teraz, bo... Ale żebyś czymś się zajął. Dobrze, system teleportacji został uszkodzony. Już możemy się spodziewać, że więcej abordażu nie będzie. Chyba, że go naprawią. Ale chyba silniki są ich jednak priorytetem. Jakby się nad tym zastanowić. Dobrze, załoga. Tak trzymać, wygramy tą bitwę. Tak, to już jest po ptakach. Oni się już z tego nie wygrzebią, niestety. Chociaż przez moment, jak zobaczyłem, że zaczynają abordaż, to się troszeczkę wystraszyłem. No i oczywiście troszeczkę tutaj tych łupów wojennych. Możemy skoczyć dalej, jak mówiłem wcześniej, na południe. Nic tutaj jednak nie ma. O, tu będzie sklep. Chodźmy do sklepu. Może coś ciekawego da się kupić, chociaż wątpię, żeby za taką sumę. O, i jakieś bronie, systemy ofensywne, atakujące. Dobra, muszę kupić trochę paliwa. I teraz przeniesiemy się na północ, tak jak mówiłem, do tego distresu. Do tego sygnału SOS. Zobaczymy, co się stanie. Sygnał pochodzi z małego pasa asteroid, w którym znajdujemy statek piracki, częściowo zgnieciony przez dwie duże skały. Musiał nielegalnie coś wydobywać bez odpowiedniego ekwipunku. I teraz mamy dwie opcje. Możemy uwolnić statek, strzelając w skały, albo zniszczyć statek i go ograbić. W końcu to są tylko piraci. I o ile piratów nie lubię, to jednak pomogę im tym razem. Z tego powodu, ponieważ takie wyjście byłoby niehonorowe. Mhm. Aha, oddajemy kilka delikatnych, ostrożnych strzałów. Oj, ale trafiamy w jakieś tam złoża, które reagują bardzo gwałtownie z moją bronią i fala uderzeniowa z
sprawia, że te skały jeszcze bardziej się przyciągają. W efekcie statek zostaje zniszczony, tych piratów. Nie pozostaje nam nic innego niż go grabić. Trudno. Próbowałem. Jak się nie da, to się nie da. Teraz zaryzykuję i pójdę na południe. Wrócę się. Z tego powodu, żeby odbić na kolejnego Distressa, na kolejnego mini-questa. Kiedy przybywasz na miejsce, statek cywilny woła: dziękujemy za odpowiedź na nasze wołanie. Nasz system nadświetlny system nawigacyjny został uszkodzony i nie możemy ustalić kursu do najbliższego punktu, który można by to naprawić. Czy możesz nas tam zabrać? Mogę spróbować. Oczywiście są zadowoleni, dają nam złom. I muszę ich zaprowadzić tutaj. To nie jest aż tak daleko. Więc po prostu lecimy cały czas południową stroną sektora. Aha, walka się nawiązuje. Pojedziemy tą południową stroną sektora, a potem się zobaczy. Oho. Kleins, naprawiaj system tlenu, bo tlen spada. Zjonowali nam tarczę, niedobrze. Silniki padają. Why? Lana, gaś pożar. Udało nam się z tego jako tako wyjść. Dobra, Kleins, pomożesz jej naprawić to. Ponieważ nie możemy skakać, dopóki to nie zostanie naprawione. Boże, teraz system dronów. Asteroidy atakują, po prostu bombardują nas. Dobra, skaczemy szybko na południe. Dobra, naprawimy się na maksa. Za skrap, po drodze spotkaliśmy stację. Skaczemy szybko dalej do questa. Odprowadzimy tutaj panów. Wygląda na to, wydaje mi się, że nie udałoby nam się tutaj dotrzeć, gdyby nie twoja pomoc. Pozwól moim przyjaciołom was naprawić jako dowód naszego uznania. A, czyli mamy dostęp do sklepiku, fajnie. O, kupimy kolejnego członka załogi, ale nie stać mnie. Więc kupmy tylko paliwo, żeby mieć czym skakać do innych sektorów. Klein, zgaś ten pożar! Dobra, chodźcie, wy mu pomożecie. Royo, Charlie. Czy wy macie bonusy do naprawiania się, więc... A tutaj patrzę na Rico, już nauczył się kalibrować działa do mistrzowska. Osiągnął maksymalny poziom, jeśli chodzi o ten konkretny zakres. Dobra, teraz Royo do tarcz, Charlie do maszynowni. Jumpujemy troszeczkę wyżej. O, statek bojowy Modliszek. Wygląda na ciężko opancerzony. O, jego kapitan to legendarny Kazak. Pelek klik. Moja załoga wydaje się przerażona. No dobrze, sprawdzimy, na co stać tego kapitana. Wow. Broń to on ma. Dobra, aktywujemy drony bojowe. I oba działka jonowe na systemy zbrojeń. Sobie mnie postrzela. A może jednak. Ale myślę, że Royo sobie ogarnie tarczę. Więc nie powinno być tak źle. Zabijemy legendarnego kapitana Modliszek. I potem imię kapitana Freaka będzie sławione w całej galaktyce. Jeszcze trochę. Nie mają niestety systemu teleportacyjnego, znaczy dla mnie niestety, ponieważ gdyby modliszki się dostały na mój statek, to nie jestem pewien, czy moja OP stacja medyczna by nam tutaj jakoś pomogła. Kazak Petek Klik walczył do ostatniej chwili, walczył do ostatka, ale niestety
zebraliśmy złom z jego statku. Dobra, zbieramy co się dało. Przydałoby się troszeczkę zainwestować więcej w energię. I powoli zacząć rozwijać tarczę. No dobrze, jedziemy teraz do questa. Kto tym razem wysyła sygnał SOS? O, sygnał pochodzi z małej stacji orbitalnej. Ich satelita, ich system satelit się popsuł, ale załoga nie może do niego podejść, ponieważ system zaczyna do nich strzelać. Próbują go jakoś unieszkodliwić. I tutaj mamy dwie niebieskie opcje, które są dostępne tylko dlatego, że mamy załogę taką, jaką mamy, ze statkiem takim, jakim mamy, z wyposażeniem takim, jakim mamy. I możemy użyć broni jonowej, żeby wyłączyć ich systemy obronne, tak samo jak ja do tej pory w czasie walk włączam systemy ofensywne. Albo wysłać jakiegoś NG-go, żeby to ręcznie naprawił. Nie wysyłam NG-go, szkoda mi NG-go, więc strzelę z broni jonowej. Strzelasz z broni jonowej, żeby unieszkodliwić ich system obrony wystarczająco długo, żeby ich załoga mogła to naprawić. Wysyłają wiadomość: nigdy nie widziałem takiej broni, dziękuję bardzo za twoją pomoc, zaakceptuj w ramach wdzięczności tą nagrodę. O Boże, 40 skrapów dali, ale musieli być wdzięczni. Dobra. Zaczynam inwestować w system tarczy, jeszcze muszę zainwestować jeden punkt tam, żeby wzmocnić tę tarczę dostatecznie dużo. Została nam złożona oferta i teraz skaczemy. To może do sektora piratów. Dla odmiany, nie chcę za bardzo się zagłębiać w sektory Engi, bo tak by było walczyć ze swoimi statkami, zwłaszcza, że oni mają te działa jonowe, które są strasznie irytujące. Nebula, nebula, nebula. Idziemy górą, nie będę tam się w tą nebulę pchał. I po prostu w pas asteroid. Aha, i statek piracki na nas już tutaj czeka. Aktywować system dron. Skierować działa jonowe na ich systemy obronne i system, na ich systemy ofensywne i systemy tarczy. To będzie trochę ciężej, ponieważ będziemy musieli się przebić przez tą tarczę. Na szczęście one już są zjonowane, więc będzie coraz łatwiej. Jeszcze tu asteroidy robią swoje, ale nam też nie jest lekko. Dobrze, załoga, dobrze. Rojo, strzel... Boże, rojo, rojo. Ładuj tarczę, naprawiaj tarczę. Rico, dajesz mana, wlana manewrujesz? Damy radę, załoga. Ku chwale Federacji. Spodziewałem się, że ten gameplay aż tyle zajmie i już mi zaczyna troszeczkę gardło wysychać. Proszę, nie zabijaj nas, oddamy ci wszystko, co mamy. O takiego! Zasadzili się nas w polu asteroid. Myśleli, że będzie łatwo, że to pierwszy lepszy statek Federacji, ale nie, natknęli się na legendarnego kapitana Freaka i teraz odczują, co to ból, cierpienie. Uchwalę Federacji oczywiście. Dobrze, statek został zniszczony. O, opłacało się ich zniszczyć, to na pewno. Dobrze, jumpujemy stąd. Prosto w system Nebuli. Boże, nie cierpię tego. Ciężko uszkodzony statek Federacji ukrywa się w sferze Nebuli, w tym sektorze. Zanim masz okazję nawiązać z nim kontakt, znikają. Musimy pomóc swoim, więc próbujemy ich dogonić. Kiedy przeszukiwałeś bezowocnie Nebulę, natknąłeś się na statek rebeliantów, przed którym ten statek rebeliantów się chował i musimy walczyć z nim teraz. Czyli tamci spieprzali, my chcieliśmy im pomóc i trafiliśmy na ich przeciwników. I mamy teraz przejebane na równi, przepraszam, że tak mówię, no ale bo oni mają, o Boże, dwie drony ofensywne. Trzy tarcze. Zginiemy. Nie ma szans, żebyśmy to wygrali. Dobra, jeden systemy atakujące, drugi w tarcze. Drugie działo. Jeszcze sensory nam padają. O Boże, nie damy rady.
cała nadzieja w tym, że system nadszedny się naładuje wystarczająco szybko, zanim nas zbyt bardzo uszkodzą i będziemy mogli stąd uciec. Dobrze, Roju naprawia tarczę. Mogło być gorzej, mogło być dużo gorzej, ale obrywamy zdecydowanie dużo bardziej niż oni. Chociaż uszkodziliśmy im stację tlenu, jeśli walka by się przeciągała, to być może byśmy coś tam mogli ugrać. Niestety... Boże, co oni zrobili? 75%? Pancerz, już tylko 75% tam zostało pancerza. Źle to wygląda, źle to wygląda. Klejc, kurde, naprawiaj sensory, a nie stoisz bezużytecznie. Przydaj się do czegoś. Chociaż nie, może wygramy. Może wygramy. Tak, mają zniszczone tarcze. Zjonowane. O, nie, nie, nie. Mam okazję zabić takiego giganta. Na pewno bardziej mi się to opłaci. Dobrze. Dobrze. Nie, jeśli to wygramy, to to będzie cud. Ponieważ byliśmy dużo słabsi na początku tej walki niż oni, ale oczywiście mój geniusz taktyczny pozwolił nas tego wyjść cało. No, oferowali trochę więcej niż dostaliśmy, ale też jest dobrze. Ulepszmy statek, zainwestujemy w pancerz i zainwestujemy w silniki trochę. O Boże. Kleins, gdzie jesteś, Kleins? Idź naprawiaj tlen. Szybko. Tutaj Rico próbuje okiełznać, działa. Dobra, Charlie, idź mi pomóż. Czy tu... O Boże, tu wszędzie płonie. Ale musimy chociaż to naprawić. Rico, sprawdź, czy tutaj... O Boże, ale nas trafili mocno. O Boże. Dobra, teraz tutaj wyjdzie tym powietrze. Dobrze. To jest aktywne. Charlie, wracaj do silników. Kleins, dobra, tu jest już w porządku. Te drzwi można zamknąć. I chyba tak po kolei trzeba będzie te pomieszczenia sprawdzać. Dobra, jest w porządku. Kleins, teraz tutaj musisz wejść. Dobra, możemy zamknąć drzwi. Iść do stacji dronu, wszystko jest pod kontrolą. Zaktywujemy tarczę. Oraz dodamy moc do silników. Możemy skakać dalej. Nie chcę do Nebuli. Ja się w Nebuli źle czuję. To się źle kończy. Dojeżdżamy do małej floty statków Engich, które wysyłają nam wiadomość. Piractwo ma negatywny impact społeczny. Niedozwolone. Zapewniamy ich, że mamy czyste intencje i pozwalają nam przelecieć. Bardzo fajnie z ich strony. Dobrze, polecimy teraz do kolejnego questa. Statek bez żadnych form życia znajduje się blisko pola asteroid i daje jakieś dziwne sygnały. Czy możemy to zbadać go albo uniknąć? Zbadajmy, może być ciekawie. O Jezu! Okazuje się, że to, co wyglądało jako fragmenty statku w kryształach... Aha! Czyli, krótko mówiąc, chcieliśmy podlecieć tamtego, zrobić dokowanie, ale zanim mieliśmy okazję, kilka asteroid w nas uderzyło, zniszczyło nasze tarcze i uszkodziło nasz statek i silniki. Źle to wygląda, krótko mówiąc. Mam już tylko połowę życia. Dobra, lecimy dalej. Prosto w pas asteroid. I prosto w statek piracki. No. Będziemy wyłączyć stację medyczną, przekierować energię ze stacji medycznej w system dronów, aktywować drony bojowe, działo jonowe 1. Wycelować w systemy rakiet przeciwnika. Systemy działo jonowe 2. Wycelować w jego tarczę. Pełny atak. Zacząć ładować system nadświetlny. Do ewentualnej ucieczki. Boże, te asteroidy nie cierpi. Mamy 30% na Ezeida. Opłacało się zainwestować w te silniki. Ale jest źle. Mogłoby być lepiej dużo.
chłopacy, dajecie radę. Może to wygramy nawet jakimś cudem. Może pożar, pożar. Otworzyć drzwi w północnej części statku. Rozpocząć dekompresję północnej części statku. Sir, jest sir. Może jeszcze zniszczyli nam ten... nie możemy sterować statku. Dobrze, Blana naprawiła tą część statku. Może został ugaszony. Zakończyć dekompresję. Tak jest, kapitanie. Ogólnie jesteśmy w jednej wielkiej dupie. Mamy tylko 3 jednostki paliwa, statek zniszczony w połowie. Dobrze, akceptują, nie będę z nimi walczył. Skoro coś dają. O, sklep, tak. Będę mógł kupić paliwo i troszeczkę się naprawić. Najpierw się troszeczkę, najpierw trochę paliwa. A, dali nam paliwo, więc możemy się naprawić. Dobra, i lecimy dalej od sklepu. Zbadajmy te sektory jeszcze tu wokół. Zobaczymy, co ciekawego się kryje w tej części kosmosu. Nic, zmarnowana jednostka paliwa. Dobrze, polecimy do tego questa, zrobimy ten quest jeszcze. Witajcie! Użyliśmy naszego ostatniego naszych ostatnich rezerw paliwa, żeby wykonać skok nadświetlny tutaj. Krótko mówiąc, proszę nas, żebyśmy im oddali paliwo. Niestety mam sam tylko 6 jednostek paliwa, więc muszę odejść ze smakiem. Rozumiemy. Proszę, wyślij pomoc w naszym kierunku, jeśli spotkasz kogokolwiek godnego zaufania. No dobrze, niestety nie mogę wam pomóc, panowie. Dobra, teraz muszę się serio wracać, bo rebelianci już siedzą mi na ogonie. Dobrze, tu byliśmy. Lecimy do kolejnego sektora, nieodkrytego. I zautomatyzowany statek rebeliantów, kierowany przez AI, czyli bezzałogowy. Standardowa taktyka, tarcze, systemy obronne działają nowe. Dron bojowy atakuje. Powinniśmy to wygrać bez mniejszych problemów. W międzyczasie niech oni się tu podleczą troszeczkę, bo Blana została ranna. I to przekieruje na chwilę część energii z silników ze stacji medycznej. Dobra, stacja medyczna wyłączyć, przekierować całą moc na silniki. O, że tak jak mówiłem, bez problemu zniszczyliśmy to. Ulepszymy trochę tutaj nasze zasoby energii. W ten sposób możemy mieć teraz wszystko aktywowane, nie musimy z niczego rezygnować, co jest bardzo przydatne. Zwłaszcza jeśli chodzi o nebulę, dobrze mieć nawet zapas troszeczkę tej energii, bo jeśli trafimy na nebulę, to może to się źle na nas skończyć. O, tutaj dostaliśmy na pożegnanie z tego sektora. I co możemy ulepszyć? Ja bym poszedł... O! Kabinę pilota ulepszmy. Będziemy mieli większą szansę na unik. Skaczemy. Kolejny sektor i mamy do wyboru sektor Zoltanów albo sektor Zoltanów. Myślę, że rozsądnym wyjściem będzie sektor Zoltanów. I w nebule. Nie, tylko pierwsze sektory należą do nebuli. Dobrze, odbijemy w dół i spróbujemy pójść dołem. Pustka, cisza, nic się nie dzieje. O, ktoś wysyła sygnał SOS. Podlećmy, sprawdźmy, co się dzieje. Została nam tylko jedna jednostka paliwa, więc jeśli nic się nie stanie, to mamy problem. Wygląda na to, że sygnał SOS pochodził z powierzchni pobliskiego Księżyca. Nasze sektory wyczuwają formę życia. Dobra, lecimy na to sprawdzić. O, odnajdujemy kolonię, która została chyba ostatnio zaatakowana. Zwiedzamy, eksplorujemy zdewastowany teren i znajdujemy samotnego ocaleńca z tej masakry. Zapraszamy go do załogi.
akceptuje oczywiście to, zadowolony z tego, że może uciec z tej skały. I to jest, o Boże, zrzućmy okiem, załoga. I to jest Zoltan. Jeszcze z tą rasą nie miałem kontaktu wcześniej. Aha, Zoltanie są sojusznikami Engich, a kilku, a mam aż trzech Engich tutaj jako członków załogi. There. O! To jest fajne, że wydają z siebie dużo energii sami z siebie i są w stanie sami zasilać te systemy, w których się znajdują. Boże, to jest fajne. Ej, czekaj, wypróbujmy to. Wyłączmy jednostkę, wyłączmy stację medyczną. Przekierujmy tu Enkiego. Zasila! Momencik. A weźmy tu Enkiego i wyłączmy system tarcz. A nie, tylko jedno pole, zapewnia. Dobrze, pani Enki, będziesz w stacji medycznej na razie. Trochę zapasowej energii zawsze się przyda. Dobrze, skaczemy dalej. Sklep nic nam nie da, lećmy raczej zrobić questa. Oj, trzeba było lecieć do tego sklepu, zapomniałem, że paliwo nam się kończy. Wygląda na to, że natrafiliśmy na jakiś statek Zoltanów. I na początku, kiedy sprawdzali nasze systemy ofensywne, i wykazało się, że nie mamy licencji na wszystkie posiadane bronie, nas zaatakowali. O Boże, systemy... Abordażują nas, chamy! O Boże. Myśl. Dobrze, aktywujemy dronę, żeby nas naprawiała. Niszczą nam jednostki tlenu, więc... tutaj Kleins i Charlie, jedziecie tam. Dobra, Rico, pomożesz tutaj maszynowni. I zapomniałem jednostkę medyczną aktywować, żeby oni się leczyli cały czas. Boże, ile tych dron tu jest. To jest straszne. Dobrze, wygląda na to, że uda nam się odeprzeć ten abortaż. Oho, ale zdezaktywowali nam tarcze na chwilę. Dobrze, tarcze znowu działają. Teraz tak. Rico, wracasz do działu. Kleins do stacji dronów. Charlie, idziesz do stacji medycznej. Zaczynamy teraz pełną ofensywę. Aktywujemy drony bojową. Udało się odeprzeć abortaż. Enki mają, znaczy Zoltani mają to do siebie, że mają tylko połowę normalnego życia, więc są w przeciwieństwie do modliszek dosyć kiepski materiał na abortaże. Dużo lepiej by się sprawdzili, gdyby obsadzili systemy obronne przez załogę, czy jakieś systemy przez załogę. Chociaż ja w sumie nie wiem, ile ich tam jest, więc to jest może takie tylko gadanie. Ale wygląda na to, że znowu bez problemu pokonamy ich. Dobra, udało się. O, i mamy jedną jednostkę paliwa. Dobrze, uda nam się skoczyć do... A, tu jest sklep dalej. No chodźmy do tego sklepu. Kupimy paliwo, naprawimy się. O, paliwo. Całe paliwo im wykupiłem. O, i to jest fajne. Za 30 skrapów możemy wykupić skaner, który da nam dodatkowe info o tych sektorach mapy, do których możemy się udać. I to jest fajne, ja to kupię, a resztę tutaj kasy przeznaczę na naprawę statku. Czy to jest aktywowane? Tak, jest to aktywowane. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Mhm. I mamy 3 sektory i w każdym jest zauważono statek. Więc lecimy na początku na południe.
statek patrolujący z Ortanu. A. Ta arena, wstęp do tego sektora jest broniony. No ogólnie nie są zadowoleni z tego, że tu jesteśmy, będą nas chcieli atakować. Mam nadzieję, że nie abordażować. Taktyka standardowa. Jedno działo jonowe w systemy ofensywne, drugie działo jonowe w system tarcz. Spróbujemy się przebić. Dobrze, dobrze. Tarcze zostały prawie zdjęte. Nie mają, nie będą mogli wykonać abordażu. Stacja medyczna została zniszczona. Dobrze, nie mogą. Pomieszczenie pilota również zostało zniszczone. Nie mogą teraz unikać naszych ciosów. Tarcze i systemy ofensywne są zjonowane. Krótko mówiąc, to już nie jest walka, to jest już egzekucja, jak mówiłem. Dobrze, dobrze. Jeszcze trochę, jeszcze jeden strzał. Jeszcze troszeczkę. Strasznie te tarcze szybko regenerują. Nie możemy ich dobić. No, w końcu nasza dronka bojowa załatwiła to, co trzeba. I dobrze, dobrze, na razie nic nie ulepszajmy. Trzeba odłożyć trochę kasy na jakąś inną broń niż te działo jonowe. I lecimy na południe, znaczy trzymając się południowej strony tego sektora. Oczywiście atakujemy niewolników. Nie ma tu nawet co dyskutować. Trzeba być konsekwentnym w swoich wyborach. Ta sama taktyka, co zawsze, kochani. Mając już taki nadmiar załogi, powinienem zainteresować się nad kupnem jakiegoś systemu teleportacji, który pozwalałby mi dokonywać abordażu przez wybijanie wrogiej załogi. Nigdy grając statkiem Enkiem do tej pory tego nie rozważałem nawet, bo zawsze coś było, ale w tej grze jakoś, kurczę, pieczone wyjątkowo dobrze mi idzie. Ja nie wiem, co jest. Przynosicie mi hasz, szczęście, kochani. Dobrze, działa zjonowane, tarcze zjonowane. Drona bojowa dobija, kiedy tylko może. Nie mogę już unikać naszych ciosów. Nie, nie poddajemy się. Załogi mam aż nadto. Może zresztą kilku się ocali ze szczątków. Trzeba walczyć z niewolnictwem i tyle. Dobrze, dobrze, dobrze. Jeszcze tylko kilka strzałów. Dobrze, statek niewolników został zniszczony. I teraz możemy kilka rzeczy kupić, ale to na razie jeszcze nie wydawajmy tego. Skoczmy. O, tu jest sklep. O, tutaj nie ma żadnego statku. Nasze sensory nie wykrywają go, przynajmniej. Dobrze, teraz ciekawe, z kim tym razem przyjdzie. W ogóle mam strasznie dużo załogę, jeszcze takiej nigdy nie miałem wcześniej. Aha, krążownik Zoltanów stanął nam na drodze. Niestety... jego eskorta Engich bierze nas za atakujących i zaczyna... Czyli Engi eskortowali Zoltanów i wzięli nas za wrogą jednostkę. O Boże, i mają działa jonowe. Dobra, i mają więcej tarcz. Źle to wygląda. Czy mają system teleportacji? Nie, nie mają. Dobra, drony mają jedną dronę defensywną. Dobra, spróbujmy w takim razie normalnie, tak jak taktyka co wcześniej.
Może coś to da? Źle to wygląda. Tarcze, Rojo, działaj! Dobrze, dobrze. Są tarcze. Zjonowany silnik, zjonowane tarcze. Szybko, szybko. Czy szybko, dobrze. Silniki są. Klejnt na prawej stacji tlenu. Nie masz nic lepszego do roboty i tak. Jeszcze chwila. Dobrze, tarcze. Tarcze tylko w połowę mocy mają. Dobrze, tarcze pełna moc. Teoretycznie jesteśmy w lepszej sytuacji niż oni teraz. Dobry to. Dobrze, poziom tlenu rośnie na statku. Dobrze. Dobrze, dobrze. To już chyba jest wygrane, kochani. Trochę nas poturbowali, ale... Oho, system drzwi nam zjonowali. Na szczęście w tej chwili go nie potrzebuję. Jest zbędny, przynajmniej w chwili obecnej. Bo ogólnie się bardzo przydaje. Zwłaszcza jeśli go ulepszyć. Dobrze, statek Engi został zniszczony. To jest swoją drugą dobry motyw, żeby te drzwi ulepszyć. Będzie dosyć utrudniony abortaż. Co ja tu jeszcze mogę? Jeden pasek tego. Weźmy broń. Systemy zbrojeniowe. I to chyba tyle, co mogliśmy na razie poulepszać. Skaczemy dalej. Co tu jest? Dobra, ktoś daje sygnał SOS. Oczywiście, jak na Federacji przystało, lecimy tam dalej. Znajdujemy statek unoszący się wokół jakichś szczątków. Witaj! Nasz system na świecie został uszkodzony i nie możemy skoczyć. Czy mógłbyś nam oddać trochę paliwa? Nie mam tylko 5 jednostek. Przykro mi, panowie. Teraz skierujemy się już do wyjścia z tego sektora. Wow! Statek modliszek. Wygląda na to, że statek zwiadowczy modliszek zauważył nas i nas będzie atakował. I to jest... O Boże, i modliszki są tutaj, na statku. Pierwsze co, uszkodzić im system ten teleportacyjny, żeby nie mogli nam ten dronę aktywować. I tak, po kolei. Clains, Rico. O Boże, tu jest ich więcej. O Boże. Rico ginie. Rico zginie zaraz. Rico, uciekaj stamtąd. O, nie, 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 nie. Ja się nie godzę na taki koniec, nie. Klejnc, spieprzaj stamtąd. Musicie wytrzymać, aż wyjdziemy w landę nadświetlną. Próbują się dostać do systemu tarcz. Jeszcze chwila, żeby skoczyć, jeszcze chwila. Rojo, nie, Rojo, uciekaj stamtąd do silników. Skaczemy w stronę wyjścia. Nie możemy teraz z nimi walczyć, mamy poważniejsze rzeczy do roboty. Załoga, rozwalać modliszki. Dobra, nie, Rojo, ty jednak sam spieprzaj. Chodź tu, czarni. Trzeba te modliszki wybić tutaj. Cudem uniknęliśmy. Momencik, tu już zaczyna... To tu? Wlana umierać. Wlana, uciekaj stamtąd. Rico, też uciekaj stamtąd. Chodźcie tutaj. Wasza trójka niech tu przyjdzie. Walczcie z nimi. A ty, Wlana, napraw tutaj sensory. Rojo, wycofuj się. Charlie, chodzisz na jego miejsce.
Dobra, jakoś się udało. Ale było blisko. Dobra, Royo do tarcz. Wlana na miejsce Pinota. Rico jest przy działach. Kleins do blisko stacji dronów. Charlie jest w stacji medycznej tak jak był. Drugi Charlie do silników i skaczemy. I mamy teraz do wyboru tylko sektor cywilny. Dobrze, skaczemy. Tu jest jakiś statek. Zobaczymy, musimy... Mamy tylko jedną jednostkę paliwa, musimy teraz walczyć, żeby wygrać. O Boże. O Boże. Nie, nie, ja się na to nie godzę. Nie ma takiej opcji, żebyśmy teraz zginęli po prawie godzinie i 20 minutach gry. Bardzo dobrze uzbrojony statek piracki zbliża się. Oddaj jednego z twoich członków z załogi, a puścimy was resztę wolno. I możemy wylosować, kto tam pójdzie. Albo się nie poddać i walczyć. Nie oddam członków mojej załogi, chociaż teoretycznie są miejscami troszeczkę zbędni, ponieważ dzięki temu, że mam tyle osób, udało mi się odeprzeć ten atak modliszek. Gdybym miał tylko tyle załogi, ile mam minimum wymaganego, byłoby to niemożliwe, więc idźcie do diabła, piracki ścierwa. Boże, system maskujący. No nic, musimy się utrzymać do momentu, aż załaduje nam się system nadświetlny. Nie mają na szczęście systemu teleportacyjnego, więc po kolei systemy obronne, znaczy system tarcz, systemy ofensywne będą atakowane przez nasze działa jonowe. Drona już tutaj coś próbuje działać. Może to się źle skończy, tyle, że mnie to czuję. Boże, rakiety! Rakiety obchodzą tarcze i są strasznie niebezpieczne. A jak ci się jeszcze maskują, to nie możemy ich atakować. Ale nas chyba... Oj, w końcu... Dobra, Kleins naprawiaj stację powietrza. Poziom tlenu 90%. I spada. Dobra, zrobimy taki manewr. Ty, Charlie, stąd spieprzaj. Rico, chodź, zgasisz pożar. Poziom tlenu 80% i spada. Dobrze, prawie zgasił pożar. Nie, nie zgasił. Dobra, zrobimy to inaczej. Musimy zrobić dekompresję. Inaczej tego nie widzę, jakby to się miało rozwiązać. Dobrze, Kleins naprawił tlen. Chodź teraz tutaj. Zatkasz tą dziurę. Jesteśmy ciężko ranni. Nie, musimy skakać, nie ma opcji. Dobrze, niczego nie odkryliśmy. Znaczy, niczego w tym sektorze nie ma po prostu najzwyczajniej w świecie. I dobrze, mamy chwilę, żeby odetchnąć. Wlana, naprawisz stację medyczną w międzyczasie. Poziom tlenu 80% i rośnie, ale nie w tym. Dobrze, stacja medyczna naprawiona. Rozsyłamy wszystkich tam, gdzie byli. I skaczemy znowu. Oho, ale skończyło się paliwo. Musimy teraz wysłać sygnał SOS. I aż ktoś tam odpowie, że nie ma statku. Czekamy dalej. Wróg się zbliża, nikt tam nie odpowiada. O! Mały statek, bierz naszą wiadomość. Ten automatyczny statek zaopatrzy was w paliwo w zamian za pieniądze. Coś tam. Okej, okay, dwie jednostki paliwa za 8 scraps. Zażądajmy za nadzwyczajnej opcji, takiej, wiecie, na sytuacje kryzysowe. Dobrze, mamy dwie jednostki paliwa. Sklep by się przydał. Tu jest statek. Nie mogę się teraz angażować w żadną walkę, więc lecimy do systemu, w którym statku nie ma. Niestety z nikim nie walczę. O,
sklep, tak, sklep. Paliwo kupię przynajmniej. Tyle i na ile było mnie stać. I teraz muszę tak. Tu jest Nebula, nie. To już wolę lecieć na południe i odbić do kolejnego sektora, niż ryzykować starcie z Nebulą. Unikamy walki i skaczemy do wyjścia z tego sektora. O, pięknie. Mamy kolejny, znaleźliśmy kolejną fajną rzecz. Dobrze, teraz... Kurczę, pieczone, wróciłbym się do tego sklepu, ale szkoda mi, dobrze. Teraz jedziemy, lecimy do sektora cywilnego, przedostatniego sektora. Powiem wam, że na normalu, grając z tym statkiem, jeszcze tak daleko nigdy nie doszłem. I żadnego paliwa. Dobra, sygnał SOS i czekamy. To samo co wcześniej. Tu jest sklep. Kupimy trochę więcej paliwa i troszeczkę się bardziej podreperujemy. Dobrze, możemy skakać dalej. Do kolejnego sklepu, w którym nic niestety nie kupimy. O, jakiś quest. Tutaj widzę, że rebelianci już nam na ogonie siedzą. A, sygnał SOS wysłała mała stacja badawcza. Wygląda na to, że laboratorium... że mały ogień laboratoryjny wymknął się spod kontroli i teraz zagraża całej stacji. System gaszenia ognia nie odpowiada. Dobra, więc nie będę tam ryzykował życia mojej załogi, żeby ich tam posłać. Spróbuję zadokować obok i ocalić jakiś, powiedzmy, ocaleńców. Aha, udało nam się ocalić jedną osobę, która z chęcią dołączy do naszej załogi. O, modliszka! O, jak fajnie, będzie nam się dużo fajnie walczyło. Dobrze, ty może siedź w stacji tlenu, modliszko. Jak coś się stanie, będziesz pierwsza, żeby to naprawić. To ja się może do sklepu wrócę. A, już tam nie, musiałbym się aż do tego wracać. Dobrze. Bo tam wykupiłem chyba całe paliwo. Nie chcę sprzedawać dronów, mam mało dronów. Musimy troszeczkę poeksplorować ten teren, ponieważ jesteśmy zdecydowanie zbyt słabi i nieprzygotowani do walki z bossem. Niestety musimy się jak maksymalny tylko sposób zbogacić. Jedynym to sposobem jest niestety walka. Więc nawiążemy tutaj konflikt z tym statkiem. Oj. Działo jonowe 1. Na cel bierze system atakujący. Działo jonowe numer 2, system tarcz. A bomba jonowa... A niech będzie miejsce pilota. Ta bomba jonowa długo się ładuje. Mam nadzieję, że to będzie coś z mocnym wstrzyknięciem. Wow! Modliszko, napraw sensory. Mocno dają, ale się nie damy. Boże, z kim ja walczę? Aktywować dronę bojową. Wygląda na to, że się uda. To jest chyba tylko już kwestią czasu, zanim zabijemy ten statek. Ale zapłaciliśmy za to wysoką cenę. Nasz własny pojazd jest już tylko latającym złomem praktycznie.
Dobrze. Dobrze. Jeszcze trochę. Dobrze, udało się zniszczyć ten statek. Mam nadzieję, że ta walka była tego warta. Ktoś docenił nasze starania. O Boże, i teraz... O, tu jest sklep. O, chwała Bogom galaktyki. Sklep. Abrakadabra, naprawieni jesteśmy. Teraz możemy uciekać powoli do wyjścia z tego sektora. O! Statek piracki nas wita. Najemnicy. Nie chcę z wami walczyć. Nie chcę korzystać z waszych usług. Lecę do kolejnego sektora. Do ostatniego. Czyli udaje mi się dotrzeć do serca floty Federacji. Od razu z tymi moimi kodami udaje się do admirała, który mówi: jaki to ma z... Kim ty w ogóle jesteś, kmieciu? Czego chcesz ode mnie? Wyjaśniamy mu oczywiście bardzo delikatnie, że nasza misja jest bardzo ważna i przybyliśmy z pomocą. Dosyć cynicznie reaguje na nasze słowa przy oficerach. Mówią raczej, że walka z flotą rebeliancką w chwili obecnej jest ryzykowna, ale możemy im za to wyjaśnić słabość tej floty, a mianowicie statek flagowy rebeliantów. Statek rebeliantów flagowy niedługo tutaj powinien dotrzeć. Zrobią wszystko, co w ich mocy, żeby utrzymać ich statki wojenne w szachu, żeby nie mogły dalej atakować, a my musimy zrobić wszystko, żeby zniszczyć ten statek, ich statek główny. No i nam trochę paliwa i życzyli dobrego szczęścia. Ja wam, kochani, powiem, że wydaje mi się, że raczej nie pokonam. Raczej nie pokonam tego statku. Wydaje mi się, że już ten statek tutaj mnie zniszczy. Musimy walczyć z rebeliantami. Dobra, stara taktyka. 1, 2 i może w silniki 3. Dobrze, niech rozpocznie się batalia. Ogólnie zanim my się przebijemy przez te ich tarcze, żeby zjonować ich systemy, to oni nas dosyć mocno poturbują, mi się wydaje. Chociaż... Nie, już są zjonowani. Dobrze, rakieta. Zapomniałem, że rakieta obchodzi tarczę. Ale mają te upierdliwe drony bojowe. Dobrze, nie mogą manewrować. Muszą wszystko teraz brać na klatę. Może się uda to wygrać nawet. Kurczę. Nie mogą unikać. Mają po prostu tutaj jest już egzekucja powoli. Wyłączę po tym... Ach, chcą użyć systemu nadświetlanego, żeby uciec. Niestety nie mogą, bo mają silniki zjonowane. Dobrze, włączę system rakiet. Ponieważ one mi się kosztują tylko 7 sztuk i wolę je na czarną godzinę trzymać. Czy uda mi się ich zniszczyć na czas? Zaakceptuję ich ofertę poddania się, dlatego że tych skrapsów strasznie potrzebuję. Dużo. Żeby coś poulepszać maksymalnie. Niestety nic na razie nie mogę. Dobra, skaczemy dalej. No że walczymy z rebeliantami znowu. Musimy tych skrapsów nazbierać jak najwięcej. Aha, ale mają dronę obronną. To już może nie być tak łatwo.
Jednak trzeba będzie te bomby odpalić. I w silniki niech mają, niech nie mogą tego unikać. Przynajmniej jedną rakietę tam odpalę w stronę silniku. Dobrze, stację tlenu mają uszkodzoną. My też mamy stację dronów uszkodzoną, więc za wesoło nie jest. Ale tutaj już Kleins ją naprawia. Jeszcze trochę i będę mógł aktywować dronę bojową. Bo te działa jonowe faktycznie nie zadają żadnych obrażeń niestety. Dobrze, dobrze moja drono. Siej zniszczenie i mordor. Nie, nie ma sensu, żeby marnować rakiety na nich. Oni są już praktycznie pokonani. Dobrze, dobrze. Jeszcze trochę może się poddadzą. Dobrze by było. Dobrze, dobrze. Nie wiem, jaki cudem się ani razu nas nie trafili. Mają strasznie słabe te systemy ofensywne. Dobrze, dobrze. Stacja medyczna uszkodzona. Jeszcze tylko jeden punkt pancerza i tak zniszczeni. I jeszcze zostaliśmy naprawieni dzięki tej wygranej. Dobrze, teraz ulepszmy trochę ten system tarcz, bo on nam się przyda. I teraz tak, weźmiemy... A, mam dość energii, dobra. Teraz mogę skoczyć do kolejnej części sektora. Tarcze mam już trochę ulepszone, więc jest dobrze. Kolejny statek. Ło! Abordaż! O tak! Modliszko! Do dzieła! No już... Modliszka równo zdaje obrażenia. Może aktywujmy dronę bojową w międzyczasie. Ło, co to? Kleins prawie zginął. Uciekaj stamtąd! Dobrze, a tutaj Jones naprawia... Jones zginął. O Boże. Nie! Moja modliszka! Pierwsze ofiary po mojej stronie w tej wojnie. Dobrze, musimy szybko naprawić tą dziurę. Ponieważ najpierw musi się dziura naprawić, musi być zatkana dziura w opancerzeniu. Może ty stąd uciekaj? Nie wiem kto. Charlie, ty nic nie robisz. Idź to napraw. Poziom tlenu zaraz spadnie poniżej 60%. Jeszcze systemy... O Boże, systemy ofensywne padły. No wiecie co? Jeszcze trochę. Dobra, co? Gdzie mój... Joe? Nie, on też zginął. O Boże. Boże. Spróbujemy wytrzymać jak najdłużej. Może uda się ich pokonać. Teraz jak już taka w miarę statyczność została przywrócona na pole walki. Może tak, czemu by nie? Nie mogę aktywować. Wyłączmy na razie stację medyczną, żeby przekierować energię na tarczę. Nie wygląda na to, że powoli zaczynamy się przebijać przez ich osłony. Nasze działa jonowe zaczynają wpływać na tą bitwę. Na naszą korzyść może to wygramy. Dobrze, dobrze. System zdjęty, atakuj. Dobrze, system teleportacji został uszkodzony. Nie będą mogli dokonywać abordażu.
Dobrze, system tlenu został uszkodzony. Miejsce pilota zostało uszkodzone, nie mogą robić uników. To już chyba będzie po ptakach, kochani. Nie widzę, w jaki sposób oni mogliby to tak szybko zreperować, żeby się obronić. Dobrze, jeszcze trochę. Tam mogłem wcześniej uciekać, dobrze, że zrobiłem, że jednak postanowiłem zostać, ponieważ losy tej bitwy, bo tak mniej więcej od połowy zaczęły się przechylać na naszą stronę. Wydaje mi się, że więcej dostanę, jeśli was zniszczę jednak. Skoro taką kolejną ofertę składacie. A czy to wiecie, kochani, nigdy nie wiadomo. Raz możemy dostać więcej, a raz możemy dostać dużo mniej. To jest kwestia szczęścia, wydaje mi się, ale biorąc pod uwagę moją dosyć krytyczną sytuację, jestem w stanie zaryzykować. No jeszcze ze dwa strzały. Zatatusie i zamamusie. Zatatusie i zamamusie, co ja mówię. Dobrze, drona zniszczyła statek. O, opłaciło się, 69 skrapów. Super. Musimy trochę zainwestować w moc, niestety. Dobra, i teraz wszystko na full power będzie działało. Idziemy się naprawić. Mamy tutaj kilka punktów na mapie, które pozwalają nam dokonać naprawy. Fajnie. No cóż, pozostaje nic innego, tylko zmierzyć się z tym bossem, ale najpierw musimy tych dziadów jeszcze pokonać. O nie. Nie tą dronę, tą dronę. Naprawiającą na razie. Gdzie oni się tu pojawili? Wlane atakujecie, chamy jedne. Trzeba tych wybić tutaj. Robicie co możecie. Ale oni dobrzy są. Klęci dla nas zaraz zginą. Nie, uciekli. Panowie uciekli, zanim to miało miejsce. Dobrze, w tej chwili możemy włączyć dronę ofensywną. A, bo ich system teleportacyjny został zdjęty i ich musiało wrócić. To chyba było to. Dobrze, nie mogą wykonywać uników. Będą łatwym celem, byle tarcze szybko się im nie zregenerowały. A nasza drona bojowa już powinna załatwić sprawę. Dobrze, dobrze. O nie, zaczynają regenerować tarcze. No nic, szybko się przebijemy znowu. Po tej walce myślę, że już staniemy naprzeciwko głównego bossa w tej grze. Jeszcze ani razu go nie pokonałem, więc nie spodziewałbym się, żeby i tym razem się udało. Chociaż mam dosyć sporego farta w tej rozgrywce, muszę powiedzieć. Więc kto wie, kto wie. Dwa działa jonowe, jonowa bomba. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tutaj mamy szansę na uniki 40%. Wlana robi bardzo dobrą robotę. A Riko ze swoją kalibracją działa w ogóle tutaj, jak spojrzycie tutaj, jak są te podsystemy statku poszczególne. Mamy tutaj ludziki z dwoma kropkami, z dwoma gwiazdkami nad głowami. Oznacza to, że osiągnęli oni mistrzostwo w swoim, że tak powiem, fachu i maksymalnie wspierają pracę tych podzespołów. Dobrze. Może teraz powinniśmy walczyć już z tym statkiem. Nie, nie to? Gdzie on jest? Będzie zmierzał tutaj.
musimy go gonić, żeby on nie dotarł do bazy wroga. O Boże. Spróbujmy dziadów zadusić. Niech sobie niszczą sensory. O Boże, ja tu ich atakować mogę przez ten czas przecież. Spokojnie. Żeby to zamknąć już. Tam się nie powiódł niestety. No dobra, Rojo, musisz tutaj troszeczkę pomóc Klejnzowi. Klejnz ze stacji medycznej, Won. Może nie, Rojo, wracaj tutaj. Riko, nie wiem. Kończą mi się opcje powoli. Dobra, wy się podleczyliście. Podleczyłeś się, Klejnz, więc idziesz dalej. Dobrze, chyba abortaż uda nam się odeprzeć. Tak, udało się. Klejnc naprawia nasz system tych sensorów. Riko, wracaj do dział. A co, odpalę jedną rakietę i dam im to w system tarcz. Jedna rakieta powinna ich tarczę wyłączyć na dosyć spory czas, o ile trafię. Dobra, mogę już to wyłączyć. I teraz na chwilę będziemy mieli spokój. Trochę to zajmie, zanim przywrócą swoje tarcze do stanu używalności. Dobrze. Dobrze. I jeszcze raz z rakiety. Powinniśmy ich pokonać. Są bardzo mało w stanie zrobić, jak na dobrą sprawę. Co? O Boże, myślałem, że abortaż znowu. A to bomba wybuchła. O, zdjęli tarcze, uszkodzone systemy ofensywne, uszkodzone silniki. Ale chłopacy już tutaj dzielnie pracują. Damy radę. No już, jeszcze troszeczkę. Myślę, to nagranie zaraz osiągnie zawrotną długość 2 godzin. Co mnie w ogóle przeraża osobiście. Ja się dziwię szczerze, jeśli ktoś to obejrzy do końca. Ale słowo się rzekło, będzie jeden odcinek. Jeden duży, długi odcinek. No ale sami przyznacie, że ta gra ma jakiś taki swój urok i wciąga po prostu, co za dużo ukrywać. Tak, jeszcze jeden strzał. Udało się. Tutaj już byliśmy. Teraz chyba będziemy mieli problem, bo będziemy musieli gonić tam... Dogoniliśmy go. Finałowy boss. Wygląda strasznie. Jeszcze ani razu dziada nie pokonałem. I wątpię, żeby teraz miało być inaczej. No ale skoro tak daleko doszliśmy, to grajmy do końca. Dobrze, teraz trzeba zaplanować, gdzie uderzymy. Tak, pierwsze działo jonowe. Wypadałoby system tarcz. Gdzie on ma tu system tarcz? Nie widzę, a tu ma system tarcz. I ma 4 systemy ataku. Choćbym chciał, nie uda mi się tego wszystkiego zjonować, ale postaram się jak najwięcej. No i zobaczymy, co ma być.
Będzie co ma być, a może nic nie będzie. Już tam tarczy znowu chyba nic. Ile rakiet? Źle to wygląda. Zjemowane tarczą nas. Spokojnie. Powoli. Włączył kamuflaż, nie możemy nic zrobić. Dobrze, kamuflaż szedł. Może wygramy to jakimś cudem, nie wiem jakim, ale może, może, tylko może. O Boże, ale ja bym się cieszył. Ale ja bym się cieszył. Kurde, Rico kalibruje te dzieła, aż mi opatrzeć. Wow. Ale też nie są dłużni, to nie jest taki łatwy przeciwnik. Mogłem zainwestować wcześniej, nie mam odpowiednio skarbu, żeby zainwestować w drony. No nic, robię co mogę. Czy to wystarczy? Nie wiem. Zobaczymy, napięcie rośnie. Bombardują mnie rakietami. Dobra, Kleins, zatkaj tą dziurę w kadłubie. Jezu, jak te salwy lecą, to po prostu aż strach patrzeć jest. System powietrza zniszczyli. Kleins, biegniesz! Walka jest zaskakująco wyrównana, ja wam powiem nawet. Uszkodziliśmy im system... O Boże, 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 Boże! Spokojnie. Tutaj nikogo nie ma, to nie jest istotne. System tlenu został naprawiony. Teraz Kleins możesz robić, naprawiać dziury w kadłubie. Boże, Boże! Ale emocje! 6 rakiet tylko zostało. Czy to wystarczy? Mam nadzieję. Może ta dziura jest naprawiona. Cofnij się, żeby się uleczyć. Troszeczkę się podleczysz. Pójdziesz łatać drugą dziurę. Dobra, powinno ci tych chapeków wystarczyć. O ile tu nie pieprznie rakieta, będzie dobrze. Dobra, dobra, jednak tutaj zostań, podlecz się najpierw trochę. Dobra, powolutku. Rojo, tarcze masz zjonowane, działaj szybko! Może się uda, może się uda, jak ja bym chcę, żeby się udało. Kleins zginął, zagapiłem się. Boże, moja wina. Kolejna ofiara w tej wojnie. I teraz nie mam nikogo, kogo odesłać do naprawy tych części statków uszkodzonych. Ale wydaje mi się, że biorąc pod uwagę, że to jest ostatnia walka, Kanada nie ma takiej potrzeby. Może to jest strasznie wyrównane. Uda się, nie uda się. Mają 4 punkty pancerza. Mamy tego pancerza trochę więcej, ale oni mają bardziej rozwinięte systemy atakujące. Boże, 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 uda się, uda się. Niech się uda. Jeszcze to! Tak! Pokonam po raz pierwszy! I to nagrywając to, o Boże! Jak udaje ci się osiągnąć przewagę w tym spotkaniu, przeciwnik znajduje okazję, żeby wykonać skok nadświetlny. W tym nowym stanie znajduje się bliżej bazy, dla której jest zagrożeniem. Udało się kupić sobie trochę czasu, ale musisz się przygotować na kolejną walkę. No chyba sobie jaja robicie. Dobra, Rico, załataj dziurę. Charlie, napraw system dronów. Ja myślałem, że to już koniec będzie, że zniszczymy go, on dopiero jest w 1/3 uszkodzony.
Dobra, dobra, Riko, na górę idź, bo jeszcze padniesz. Dobra, tu do silników. Skaczemy. Tylko gdzie? Na razie go nie widzę. Przydałby się jakiś punkt. To on będzie tu skakał? Nie. Tak, będzie tutaj skakał. Lecimy za nim. O Boże. Nie, 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 nie. Dobra, co ja tu mogę zrobić? Dobra, system uzbrojenia im zniszczyć. Gdzie on nie ucieknie? Nie musi, że... Oho. Wow! Niezły abortaż nam tutaj zapewnili panowie. Wara od silniku. Boże. Cóż, kochani, koniec. Niestety nie udało mi się wygrać tej gry, ale byłem bliżej niż kiedykolwiek. Przecież nawet nie udało mi się ani razu tej pierwszej części bossa pokonać. Więc i tak jestem zadowolony. Boże, jeśli ktoś obejrzał ten materiał od początku do końca, to wyrazy szacunku. 2 godziny z życia. Ale ja ich nie żałuję. Mam nadzieję, że wy też nie. Jak mówię, kolejne odcinki z Faster Than Light może będą, może nie. Piszcie, czy chcecie je w komentarzach. Jeśli nawet będą, to będzie to bardziej na zasadzie już inny statek, innego rodzaju taktyka walki, żeby pokazać tą grę troszeczkę z innej strony. Tak więc lajkujcie, dislajkujcie, komentujcie. Na razie, pa pa!